Dzień dobry, proszę Państwa, witam serdecznie. Zanim tutaj Pan uruchomi prezentację, ja kilka słów. Rzeczywiście, tak jak Pan Dyrektor mówi, na początku mieliśmy bardzo duże problemy, trudności w tym, że nie miał kto nam pomóc. Sami też, bo to ta wiedza nie przychodzi tak, że przeczytamy jakąś książkę w ciągu jednego dnia, będziemy wiedzieli, jak pracować z uczniem, nie tylko niewidomym, ale też z innymi uczniami, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a są u nas w szkole. I to po prostu tak naprawdę dobrzy ludzie, którzy wcześniej gdzieś zetknęli się z osobami niepełnosprawnymi, z osobami niewidomymi, oni nam podpowiadali i to do nich tak naprawdę no, należy to najważniejsze słowo. To są praktycy, którzy przez długi okres czasu pracowali z takimi ludźmi, z taką młodzieżą, wiedzą jak z nimi pracować, co robić, żeby było dobrze i co zrobić, żeby oni odnaleźli się w tym świecie i dobrze w nim funkcjonowali. Proszę Państwa, na początku chciałbym przypomnieć, kto to jest ta osoba niewidoma. Proszę Państwa, osoba niewidoma to jest osoba, która posługuje się w życiu codziennym technikami bezwzrokowymi, czyli wykorzystuje wszystkie pozostałe zmysły do tego, żeby funkcjonować dobrze w społeczeństwie. Korzysta także z pomocy o charakterze kompensacyjnym. Proszę Państwa, wielu autorów dzieli niewidomych, jest podział niewidomych według wielu autorów. Proszę Państwa, w naszej szkole do tej pory byli tylko i wyłącznie uczniowie niewidomi, którzy byli niewidomi od urodzenia. I teraz tak, proszę Państwa, problem pojawia się taki, problem z wyborem szkoły. Nie mamy problemu z wyborem szkoły, nie mają problemu rodzice z wyborem szkoły, dzieci, które no, nie mają problemów wychowawczych, nie mają problemów zdrowotnych, bo oni wiedzą, gdzie posłać takie dziecko. Natomiast problemy zaczynają się wtedy, kiedy no dziecko jest niewidome lub posiada jakąś inną niepełnosprawność. No rodzice stoją przed dylematem, gdzie posłać takie dziecko, do której szkoły, jaką szkołę wybrać, no żeby one potem no mogły sobie poradzić jakoś w przyszłości, być samodzielne, założyć rodzinę i żyć dalej. Proszę Państwa, u nas co mamy do wyboru? W Polsce mamy do wyboru tak, szkołę ogólnodostępną, z oddziałami integracyjnymi oraz szkołę wyspecjalizowaną, kształcącą uczniów w określonej niepełnosprawności. I proszę Państwa tak, jak pierwsza szkoła, czyli szkoła ogólnodostępna, jest to często placówka, no, w której nie ma odpowiedniego sprzętu, grono pedagogiczne też nie jest w wystarczającym stopniu przeszkolone. No i tutaj no, pojawiają się takie rozterki, prawda? No, do takiej szkoły dziecko może sobie nie poradzić. Szkoła ogólnodostępna z oddziałami integracyjnymi, czyli szkoła taka jak nasza. Proszę Państwa, doświadczenie to 10-letnie, które mamy, pozwoliło nam wyszkolić kadrę pedagogiczną, zdobyć sprzęt i co najważniejsze, łączymy tutaj to życie dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi kolegami, co jest jakby założeniem obecnego systemu, tak? No i szkoła wyspecjalizowana, czyli szkoła specjalna. Żadna chyba z tych pierwszych dwóch szkół nie może się mierzyć tutaj z wykształconą kadrą i z różnorodnością sprzętu technicznego, jaki oni posiadają. Natomiast no, wiele osób uważa, że nie ma tutaj włączania, czyli nie ma dzieci zdrowych z dziećmi tymi, które posiadają pewne niepełnosprawności. Proszę Państwa, trzecie liceum ogólnokształcące, jak Pan Dyrektor powiedział, jest to jedyna tego typu placówka w województwie świętokrzyskim, gdzie wraz z dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kształcą się ich zdrowi koledzy. Proszę Państwa, teraz chciałbym przejść sensu stricto do tego, z jakich urządzeń technicznych korzystają nasi uczniowie i tak naprawdę z tego, co my widzimy, jak doświadczenie nas uczyło, co im najbardziej jest przydatne i z czego najbardziej korzystają. Proszę Państwa, są to notatniki brajlowskie. Tak naprawdę jest to laptop dla niewidomych. Posiada on takie same funkcje jak laptopy, które Państwo tutaj macie, które ja mam przed sobą, tylko po prostu no, jest w jakiś sposób dostosowany. Tutaj po jednej stronie, po lewej stronie widzicie Państwo taki notatnik brajlowski, który ma normalną stereonotorową klawiaturę komputerową, bo młodzież niewidoma też na takiej pisze i chce na takiej pisać. Natomiast pod spodem mamy linijkę brajlowską, gdzie osoba niewidoma odczytuje to, co zapisała. Po prawej stronie
Tutaj mamy jeszcze taki układ ze starej maszyny do pisania, czyli sześciopunkt, pod spodem też linijka brajlowska do odczytywania. I dla nauczyciela, który tak naprawdę no, nie musi znać pisma Braille'a, monitorek u góry, na którym odczytuje, co, w jaki sposób uczeń zapisał. Proszę Państwa, żeby pokazać, jak ten postęp technologiczny idzie, ja Państwu pokażę maszyny, które no, do tej pory są używane tak naprawdę w szkołach. Maszyny ciężkie, hałasujące, psujące się. No i tutaj Państwo widzicie, prawda, jak wygląda postęp techniczny, nowe technologie, jak to wyglądało kiedyś, chociaż do tej pory sporo osób używa takiej maszyny. Proszę Państwa, następną rzeczą są to komputery osobiste, laptopy, które posiadają programy udźwiękawiające, ubrajliwiające system Windows, syntezatory mowy do interaktywnej pracy z komputerem. Proszę Państwa, uczniowie niewidomi, z tego co żeśmy zauważyli, postęp techniczny idzie, jakby oni też dostosowują się do tego postępu technicznego. Często są takie sytuacje, że nie chcą oni korzystać z tych notatników brajlowskich. Może nie to, że nie chcą się wyróżniać, ale chcą korzystać z takich samych laptopów, jak ich zdrowi rówieśnicy. Tym samym właśnie po to stworzone zostały te systemy udźwiękawiające. Po prostu no, uczniowie, jeśli chcą nie wiem, wysłuchać jakichś notatek, czy chcą się dowiedzieć czegoś, wsadzają jedną słuchawkę w ucho, słuchają to, co syntezator mowy mówi, natomiast no, drugim, tak zaproszeniem, drugim uchem słuchają tego, co mówi nauczyciel. Proszę Państwa, jeszcze jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Tak, mam dużo myśli w głowie po wszystkich tych Państwa prezentacjach. Dużo rzeczy chciałbym powiedzieć, żeby mi to nie umknęło. Jak odbywa się praca, proszę Państwa, z tym Braille Sensem, tak samo jak i z komputerem osobistym. Proszę Państwa, wszystkie materiały nasi uczniowie przygotowują w programach, w edytorach tekstowych, żeby wszystkie te wiadomości uczeń mógł albo sam przeczytać na tych linijkach brajlowskich, lub sam odsłuchać poprzez no, lektora, który czyta w komputerze. Proszę Państwa, następną rzeczą to drukarka brajlowska, z której bardzo często korzystamy. Nie jesteśmy za tym, żeby rezygnować całkowicie z pisma Braille'a. Po prostu uczniowie niewidomi muszą znać pismo Braille'a, muszą się nim posługiwać, muszą też czytać. Dlatego dla ćwiczenia bardzo często też nasi nauczyciele drukują na kartkach normalnych i uczeń po prostu no, ćwiczy to czytanie. Potrzebne mu to jest do tego nawet, żeby z leków jakieś informacje odczytał, czy z tablic informacyjnych, jak będzie sam poruszał się po mieście. Proszę Państwa, kolejnym takim urządzeniem technicznym są to dyktafony. Już minutkę kończę. Są to dyktafony, gdzie no, uczeń, jeśli chce rzeczywiście skupić swoją uwagę na tym, co dana osoba mówi, nagrywa, odczytuje to w domu lub nawet obecnie przekształca to w tekst, także tutaj duża dogodność jest. Proszę Państwa, kolejna rzecz to nawigacje. 70% uczniów naszej szkoły to są uczniowie spoza terenu Kielc. Ci uczniowie, w tym też uczniowie niepełnosprawni, oni muszą jakoś dostać się do szkoły. Chcąc ich jak usamodzielnić, bo muszą oni sobie poradzić w dalszym życiu, no staramy się, żeby oni rzeczywiście nie korzystali z pomocy ani rodziców, ani kolegów. Po prostu sami poruszają się po mieście, w tym pomagają im nawigację. Proszę Państwa, co potrzebne jest do poprawnego funkcjonowania? Proszę Państwa, duże wsparcie ze strony rodziców, systematyczna praca z dzieckiem niewidomym, zaangażowanie oraz wykazanie dobrej woli przez nauczyciela oraz współpraca rodzica, nauczyciela i ucznia. I proszę Państwa, bez tego to żadne narzędzie techniczne, żadne urządzenie nie zagwarantuje nam dobrej pracy ani osiągnięcia efektów w pracy z uczniem niewidomym, a także inną niepełnosprawnością. Dziękuję Państwu bardzo.